papież Leon XII jest zasłużony, ponieważ zebrał wszystkie te dokumenty papieskie. I to w zasadzie dotyczyło masonerii w ogóle, nie tylko tych lewicowych, ale też i tych prawicowych. I zawsze mnie zastanawiało, jak to jest, że taki pisarze, którzy uważali się za takich, no, katolickich ortodoksów, jak na przykład, nie wiem, Henryk Grzewuski, taki katolicki pisarz, a jednak należeli do różnych właśnie stowarzyszeń wolnomularskich. Jak oni to w ogóle godzili bycie katolikiem z przynależnością do wolnomularstwa, czy to w ogóle da się pogodzić? Trudno mi jest na to pytanie odpowiedzieć, bo jestem katolikiem, ale nigdy nie należałem i nie należę. I powiem szczerze, nigdy nie miałem nawet takich ciągot z propozycji, też nigdy nie dostałem. W każdym razie ja powiem tak, myślę, że to jest pewien element, bym powiedział, towarzyski. To znaczy w XVIII i w XIX wieku wszyscy należeli, czy prawie wszyscy. I dlatego nienależenie to właściwie było postawienie się poza towarzystwem. Jak myślę, że to jest podstawowy i główny powód, dla którego ta przynależność była tak popularna i dla którego wszelkie potępienia papieskie niczym nie skutkowały. Również Ludwik XVI, jak wiadomo, przynależał do wolnomularstwa. A mimo to we Francji bardzo wielu biskupów zawsze chciało go ogłosić świętym. No. Także no, bym powiedział, że jest to pewna cecha, bym powiedział, kulturowa. Ona się, znaczy ją dosyć łatwo wytłumaczyć, skąd to się brało. Społeczeństwo było stanowe i ludzie dzielili się na stany społeczne, które miały, że tak powiem, kłopoty z komunikowaniem się ze sobą i współpracą. Jest teraz na przykład taki film, który sobie leci w kinach, Kochanica Króla. Nie byłem na tym filmie, ale poczytałem sobie, kim była ta Jeanne de Barry. Nie wiem, jak to jest na filmie przedstawione, ale... Myślałem, że Maria Antonina została tam bardzo czerniona w tym filmie. A to możliwe, nie wiem. W każdym razie Jeanne de Barry to jest postać autentyczna. Ona no, pochodzenia szlacheckiego nie posiadała, pracowała za młodu, za ladą w sklepie. Tam została wypatrzona przez jakiegoś hrabiego, stała się jego kochanką i zrobiła wielką karierę. No i w pewnym momencie, jak wiadomo, stała się rzeczywiście tą kochanką króla, tą kochanicą tytułową. I Ludwik ją chciał wprowadzić na dwór. No i był problem, a mianowicie na dworze ktoś, kto nie miał szlacheckiego pochodzenia, to mógł być służącym, kelnerem, prawda, ale nie uczestniczyć w balach, tańczyć. Czyli nie mógł swojej kochanicy tytułowej pokazać światu. No i jaki wpadł pomysł? Ożenił ją, znaczy właściwie, przepraszam, wydał za mąż za hrabiego. No i w tym momencie stała się szlachcianką, hrabiną. No i w tym momencie już mogła być oficjalnie jego kochanką, prawda, tańczyć na dworze, prawda, i tak dalej. No. Także no, to jest ważna rzecz, bo masoneria ułatwiała ten problem. Organizacja była tajna, mogli do niej należeć wszyscy bez względu na pochodzenie stanowe i tam mogli, bym powiedział, w atmosferze innej, nieoficjalnej, rozmawiać o polityce, biznesie, filozofii, literaturze, książkach i tak dalej, bez względu na pochodzenie stanowe. To tak naprawdę popularność wolnomularstwa świadczyła o kruszeniu się tych podziałów stanowych i ich coraz większej nienaturalności i ludzie musieli sobie znajdywać jakieś fora, na których mogli się spotkać bez względu na swoje pochodzenie stanowe, nie robiąc jakiegoś takiego obciachu publicznego. No bo jakby się książę spotkał, no nie wiem, z mieszczanami, prawda, no to byłby obciach. A tak to jeden założył fartuszek, mieszczanie założyli fartuszki, spotkali się, dziwne tam jakieś ceremonie, prawda, a potem rozmawiali o wszystkim, co ich interesowało, że tak powiem, poza oficjalnymi strukturami. Dzisiaj do tego, czego służyła masoneria, to służą, nie wiem, komunikatory, fora internetowe, social media, prawda, i tak dalej. Mam pytanie, bo w takim ogólnym można powiedzieć, że w XX wieku jako ta idea kastowości też bardzo mocno się promowana jest. No, nowy wspaniały świat, czy Wells, ten Conspiracy Theory, to samo jakby robi. I właściwie to międzynarodowe, to forum ekonomiczne, czy jakieś dokładnie te same tendencje, więc jakby to idea wiecznie żywa i to w naszej cywilizacji łacińskiej tak naprawdę.
jakoś próba tego wprowadzenia istnieje. Tak? Tak, ona istnieje. Ja zresztą tam kończę w Światowym Forum Ekonomicznym. Tak. I jak mówię, zresztą powiedziałem, to nie jest przypadkiem, że to tam gdzieś w tej samej serii wydawniczej, co Klaus Schwab, Harari, prawda, i tak dalej. No bo to się jakoś tam łączy, no bo to jest właśnie ta myśl o tym, żeby ludzi podzielić biologicznie na jakieś oddzielne gatunki de facto. I tutaj jakby no, u nich po raz pierwszy ta idea jakby w tradycji zachodniej, nowożytnej się pojawia. Oczywiście jest to, kategoria podziału jest nieco inna. Tam była to wiedza ezoteryczna, czyli jakieś tajemnice wolnomularskie, a jakby no dzisiaj to chodzi o tą wiedzę techniczną, biologiczną. Tak. Wiedza, która wąskiej grupy jest. Tak, czyli można powiedzieć to tak, jak to tam Krombi, prawda, inni, którzy się zajmują historią nauki, mówią, że jakby wiedza z magii przeistoczyła się w wiedzę techniczną. Tak. Także to jest jakaś taka mutacja tej samej idei. Ja nie wiem oczywiście, czy Harari i reszta czytała, nie wiem, Genona czy Ewolę. Wątpię nawet. Chodzi tutaj raczej o to, że jest jakaś taka myśl, która się gdzieś w ludzkim umyśle od czasu do czasu rodzi i pojawia i może ona jakby no niezależnie od tego, w której epoce i gdzie nagle gdzieś tam wykwitnąć i robić się popularna. Źródłem tej myśli oczywiście jest pycha. Jestem mądrzejszy, bogatszy i tak dalej, więc nie chcę należeć do tego samego rodzaju ludzkiego, czy jak ktoś woli biologicznie, gatunku, co ci ludzie na zewnątrz, za oknem, prawda, których uważam za głupich, biednych, czy jakichkolwiek innych. No to spycha. Podobno w ogóle Harari został już odsunięty z tego Światowego Forum Ekonomicznego właśnie za to, że za bardzo wprost mówił, co oni chcą wprowadzić. Tak, tam w tym roku, nie w tym, tylko w poprzednim, Klaus Schwab się nawet od niego odciął, chociaż dalej, ale nie pozbawił go funkcji advisera w forum, także dalej na stronie internetowej forum sobie egzystuje, ale rzeczywiście no, zbyt się radykalizował i jego różne wypowiedzi stawały się zbyt głośne i w tym roku nie wystąpił na Światowym Forum Ekonomicznym, bo jak zobaczyłem wszystkie panele, to od razu pierwsze to Harari, bo chciałem odsłuchać Harari. Jego w tym roku nie zaproszono, stał się no, takim trochę gorącym kartoflem w tym towarzystwie. Tak. No, ale teraz coraz powszechniejsze jest to, bo no, aktorzy to wszystko przenoszą, nawet ten polski Impact, który jest teraz jest ten Eisenberg, który właściwie nie wiadomo skąd, jaką ideę miałby głosić. Tak? W tamtym roku też była Natalie Portman na przykład i właściwie w tym samym nurcie Harariego. Tak, zgadza się. Nie wiem, czy Państwo znacie taki film, to już nie jest nowy film, on już ileś tam lat ma, Snowpiercer. Jak Państwo nie znacie, to sobie ten film koniecznie, on jest gdzieś dostępny na CDA, czy na czymś, nie pamiętam. Za darmo można sobie go obejrzeć. Snowpiercer. Tak, o takim pociągu, który... To jest film mówiący, ale ja też powiem, bo to nagrywamy, więc dla tych, którzy nie znają. Jest to film, w którym nastąpiła jakaś tam katastrofa ekologiczna, tylko odwrotna od dzisiaj propagowanej, tak? A mianowicie klimat się nie ocieplił, tylko oziębił i cały świat pogrążył się w tam minus 40 czy iluś stopniach Celsjusza. I jedyni ludzie, którzy przeżyli, to w pociągu. I ten pociąg stanowi, bym powiedział, taki obraz tego świata, można powiedzieć, właśnie kastowego, dlatego że każdy wagon ma swoją hierarchię. Na samym końcu jest wagon, gdzie żyje jakiś motłoch odżywiany robakami zresztą, tak, to bardzo charakterystyczne. I potem czym dalszy jest przedział, tym ludzie lepiej żyją. I w pierwszych przedziałach to tam, nie wiem, homary jedzą hodowane na miejscu, pomarańczki, prawda, i tak dalej, i gardzą tymi poprzednimi. Także no to jest właśnie taka myśl o takim tym społeczeństwie kastowym, tak. I co ciekawe, każdy kolejny przedział broni się przed tymi z ostatniego wagonu, dlatego że pogardza nim jako motłochem. Chciałem zapytać, jeżeli można, pytanie pierwsze takie wprost byłoby, czym według Pana różni się kasta od stanu? Oczywiście, że można to zdefiniować, ale znaczy pytam w kontekście jakby realnych doświadczeń historycznych i tego, co wiemy o historii powszechnej Polski, Europy czy świata, że w praktyce to społeczeństwo stanowe też miało swoich wykluczonych,
którzy byli systemowo marginalizowani i tak dalej, no właśnie ten przykład, ja tym przykład kto co mówi jeść. Pan się spóźnił, była mowa cała o kastach i stanach. Znaczy to słynne, tu ktoś wziął w obronę Marię Antoninę, ale to zdaje się z jej ust naprawdę padły te, tuż przed wybuchem rewolucji francuskiej, padły te słynne i no, drastyczne w swojej wymowie słowa, ujawniające świadomość elit, że ale nie mają chleba i dlatego się burzą. No jak nie mają chleba, to nie jedzą cukierki. Chciałem zapytać, kto jest akurat w historycy udowodnili, że mniejsza to czy to padło, czy nie, ale ja bym się zgodził, jest że... Ważne. No ale... No, ja pan daje to jako kluczowy, ja słyszałem, że Maria Antonina jak już... Ale wyraża pewną żądanie. Jej śmiercią to wybaczyła swoim prześladowcom i mówiła swojemu synowi, żeby nie czuł do nich nienawiści, więc ja tutaj mam zupełnie inny obraz. Ale chciałem dokończyć, bo to byłoby pierwsze pytanie. Natomiast druga taka może uwaga, ale też może pan to potraktować jako pytanie. Znaczy z tą cywilizacją łacińską też bym tak nie przesadzał. Oczywiście pewnie, że ona ma swoje zalety, ale w swojej klasycznej rzymskiej postaci to ewidentnie systemowo afirmowała niewolnictwo, prawda? Ale cywilizacja łacińska... No zależy, co pan rozumie przez cywilizację łacińską. Tak, tak jak to Koneczny klasyfikuje, to on źródła skądinąd moim zdaniem słusznie, filozoficzne i prawne i nie wiem, polityczne widzi w Imperium Romanum, tak? Tak, ale to źródła. No, o niewolniku mówiło się instrumentum vocale, prawda? Więc nie był to system zawarzyńska. Cywilizacja łacińska no składa się z tej tradycji prawa rzymskiego, filozofii greckiej i chrześcijaństwa, no więc sam Rzym to nie, jej nie konstytuuje. To jest skrót myślowy. Tak. Natomiast chciałem jeszcze zapytać... Ale to zresztą niech pan zobaczy, że jak mamy średniowiecze, to się koło roku tysięcznego niewolnictwo de facto kończy. Tam w XIII wieku papież Aleksander III wydaje taki dekret zakazujący, żeby chrześcijanin był niewolnikiem u chrześcijanina. Tak, tak. Także jakby to się kończy. No ale to już wtedy nie ma pan społeczeństwa kastowego, dlatego że może pan przyjąć chrześcijaństwo i stać się człowiekiem wolnym. Ale to chyba z tym niewolnictwem, rugowaniem niewolnictwa to było różnie w różnych epokach. Ja bym tak chrześcijaństwo akurat tutaj w forpoczcie jakby walki z niewolnictwem nie stawiał, bo wystarczy list do Filemona przeczytać. No tak, ale to, no dobrze, ale to jest, ale list do Filemona to nie jest rok tysięczny, no zgodę, czy 1300. To znaczy generalnie to wygląda w ten sposób, że chrześcijaństwo kasowało niewolnictwo z powodów, czy w ogóle w średniowieczu zanikło, z powodów zarówno moralnych, tutaj podkreślano bardzo, krytycy niewolnictwa podkreślają przede wszystkim no, nieszczęście kobiet, które mają właścicieli i mogą oni tam, że tak powiem, to wykorzystywać. Zostawiam do państwa domysłu w jaki sposób, tak? I to jest raz. Po drugie, około roku tysięcznego właściciele niewolników, którzy jeszcze istnieli, doszli do rewolucyjnego wniosku, że chłop zakuty w kajdany zdecydowanie mniej wypracowuje niż chłop, który dostaje kawałek pola i może z tego 50% zachować dla siebie. Dlatego po prostu ekonomicznie było ono też nieopłacalne. Także tu było oczywiście szereg czynników, które spowodowały likwidację niewolnictwa na Zachodzie. Nie tylko religijnych, ale również ekonomicznych. No dobrze, a jeszcze inny przykład. Przecież wiele, epoka wielkich odkryć geograficznych. No i mówiąc tak w skrócie, chrześcijaństwo jako oczywiście pewna siła cywilizacji, nie mówię, że konkretni tam teolodzy, papieże i tak dalej, to różne mieli opinie, ale generalnie no, dość długo trwało, zanim rozpoznano człowieczeństwo w tych ludach. Tak? To znaczy... Nie wiem, czy pan... Znaczy, nie, to jest... Słynną dyskusję Dopiero wtedy... Bartolomeo de las Casas z Sepulvedo. No tak, ale on był w mniejszości wtedy, kiedy się robił. Ale nie, to znaczy to jest inaczej. Mamy bardzo... To znaczy, ja już pana znam, pan przychodzi na różne spotkania i to zawsze tak wygląda. Tak, ale w czasach poświęcenia był przecież korzystał z pracy niewolników, mówię, że to jest dobre, Tak, a John Locke inwestował w handel murzynami, jak wiadomo. Tak, ale w każdym razie to jest tak. Ale to nie było tak. Woli reklamy zorientowaliśmy się, że umiera. Które tutaj nie mieliśmy, ale właśnie się ukazała książka Katolickie zasady niewolnictwa, wydał je von Borowiecki. Jak ktoś jest zainteresowany, tam są nawet tłumaczenia hiszpańskiego myśliciela scholastycznego. Zapomniałem teraz nazwisko. Francisco de Vitoria? Nie, właśnie ten drugi. Bartolomeo de las Casas? Nie, jeszcze inny. W każdym... Molina, o.
A, Luisa de Moliny. To jest relacja o wyniszczeniu Indian. Pan pewnie czytał. Czytałem, ale niech pan zwróci uwagę na jedną rzecz. Ma pan jeszcze w XVI wieku, w pierwszej połowie XVI wieku, orzeczenia i dekrety, zarówno papieskie, jak i cesarza Karola V Habsburga, mówiące o tym, że Indianie są ludźmi i że niewolnictwo jest nieusprawiedliwione w żaden sposób. Problem polega na tym, że z Rzymu i z Madrytu można sobie było wysyłać na ten temat dekrety do Ameryki ówczesnej, które dekrety dopływały po pół roku i nie robiły żadnego wrażenia na miejscowych plantatorach, po prostu. Jak się zresztą poczyta historię na przykład dekolonizacji Ameryki Południowej, Simon de Bolivar, klasyczna postać. Simon de Bolivar i całe to towarzystwo, które wznieciło powstanie przeciwko Hiszpanom na początku XIX wieku, było właścicielami niewolników. I uważało, że zarówno czarnoskórzy, jak i Indianie nie są ludźmi. I jak sobie poczytamy na przykład historię takiego kraju jak Wenezuela, to się przeczytamy, że w czasie dekolonizacji zginęła 1/3 mieszkańców Wenezueli. Dlaczego? Dlatego, że czarnoskórzy i Indianie walczyli w armii rojalistycznej, uznającej zwierzchnictwo Hiszpanii, przeciwko dekolonizatorom. Dlaczego? Dlatego, że dekolonizacja oznaczała niewolnictwo dla tych ludzi. Jak wiadomo, Wenezuela uzyskała niepodległość nie dlatego, że nie było tam lojalistów, bo właśnie cała ludność czarna i ludność indiańska była lojalistyczna, tylko ponieważ sami ci z Wenezueli plantatorzy nie byli w stanie wywalczyć niepodległości wbrew całej ludności kraju, sprowadzili najemników z Ameryki Północnej, białych, protestantów zresztą głównie, i którzy po prostu jak kowbojach na westernie strzelali do ludności czarnoskórej i indiańskiej. Także no, ja powiem panu tak, to, że plantatorzy nie uznają dekretów papieża i dekretów własnego króla i cesarza w jednej osobie, Karola V, ja powiem tak, no ja się z panem zgadzam, że to jest straszne, fatalne i tak być nie powinno, no ale nic na to nie poradzimy, że tak było. Jest ileś dekretów królów hiszpańskich znoszących niewolnictwo i zresztą sam fakt, że są coraz to powtarzane, świadczą o tym, że na dworze w Madrycie zdawano sobie sprawę z tego, że w koloniach one są po prostu olewane. To było tak jak w filmie Misja, nie? No dobrze, no w trakcie, ale to mówię panu, że Kościół za to nie odpowiadał. Jak pan sobie poczyta na przykład o jezuitach ówczesnych, no to jezuici na przykład w Paragwaju stworzyli, jak wiadomo, państwo takie indiańskie. No i państwo zostało rozbite przez wojska portugalskie, jeśli mnie pamięć nie myli, właśnie po to, żeby wyłapać Indian i zakuć ich w kajdany. Czyli Kościół, jezuici, że tak powiem, walczyli o wolność tych ludzi. W tym filmie Misja jest pokazane, na scenę, jak jezuici razem z tymi Indianami są masakrowani, ci jezuici tak. Zostali. Tak, ale po drugiej stronie biskup wizytator. Tak, także problem polega na tym, że jezuitów nie brano do niewoli, ponieważ jako biali nie mogli być sprzedani. Jak to napisał jeden z historyków, nawet nie dlatego, że nie mogli być sprzedani, tylko białego nikt by nie kupił. Ale tutaj jest taka jedna rzecz, bardzo, wydaje mi się, bardzo istotna. Mianowicie, to pan wspomniał o tej nieopłacalności ekonomicznej niewolnictwa. Jak dotychczas w historiografii, prawdę mówiąc chyba światowej, najdokładniej te problemy były postawiane w latach 60. 70. przez kliometryków, czyli tych historyków zajmujących się badaniami numerycznymi amerykańskimi, którzy starali się odpowiedzieć na pytanie, czy zniesienie niewolnictwa w Ameryce było opłacalne ekonomicznie. A historycy, jak to historycy, podzielili się na dwa obozy, jedni tak, drudzy odwrotnie, po czym rezultat ostateczny jest mniej więcej taki, że ciągle ta polaryzacja trwa. Natomiast tu jest jedna rzecz bardzo taka niebezpieczna, mianowicie termin czasami więcej gmatwa nam w głowie niż istota rzeczy. To znaczy, jakby wrócić do tego, do tej klasyfikacji Marksa w sprawie własności. Proszę zwrócić uwagę, jak bardzo
pojęcie własności zostało zniszczone i jak bardzo współczesnym ludziom została odebrana własność, tak jak była rozumiana w XIX wieku. Własność w XIX wieku to było faktycznie, można było tym zarządzać. A obecnie my mamy faktycznie bardzo ograniczone możliwości władania tym, co jest nasze. Czego to jest konsekwencja? Czy to jest konsekwencja odbierania nam wolności, czy tego, że stajemy się coraz bardziej niewolnikami? Bez tej nazwy. A tak jeszcze na marginesie tego systemu kastowego. Wydaje mi się, że chyba jedną z takich istotniejszych rzeczy to jest takie proroctwo Kurzweilera, autora książki o Singularity. Mhm. On to jest między innymi człowiek, który przewidział trafnie, kiedy... Tak, tak, czytałem tę książkę. Tak dalej. Mhm. On chyba nawet stworzył skaner. Około 2035 czy 2037 roku będzie już pełna wymienialność biotechnologiczna, jeśli chodzi o człowieka, czyli faktycznie wieczność, czy tam powiedzmy sobie możliwość życia 500 lat, ale dla kogo? I tu wkracza w tym momencie, ten wątek Kurzweilera jest tylko dyskutowany w bardzo takich elitarnych czasopismach, ale problem jest taki, że to nie będzie dla wszystkich. Jak nie dla wszystkich, to dla kogo? Jakie kryteria będą przy formułowaniu systemu superkastowego? Oczywiście będzie kryterium finansowe, to już nie ulega wątpliwości. To będzie bez wątpienia coś bardzo drogiego, a im bardziej elitarne będą, czy to już powiedzmy sobie terapie medyczne, na którą większości ludzi w czasach dzisiejszych nie stać, czy możliwość przedłużenia życia w jakimś tam okresie większym, no to już można sobie dyskutować. Ale tak prawdę mówiąc, to ja chciałem może tak jeszcze taką już... Zresztą ja o tym, co, o czym pan mówi, to ja właśnie w książce Hararim piszę o tym, tak. Między innymi też o tej książce, o tak. której pan mówi. Chciałbym już tak na marginesie teraz książki już, ponieważ ją przeczytałem, to taką jedną drobną sprawę z tym chciałem poruszyć. Mianowicie w pewnym momencie pan atakuje tam Jacka Bartyzera. No tam atakuje, to za dużo powiedziane. No dobrze, to tak. Zaraz będzie się klarowało. Akurat tak się stało, że w 2010 roku ja namówiłem Jacka Bartyzela, żeby napisał dla mojego polskiego przeglądu egiptologicznego, które wydawałem w New Jersey, właśnie tekst o konserwatyzmie w starożytnym Egipcie. Mhm. Ja wydawałem to czasopismo przede wszystkim dlatego, ponieważ nie lubię cenzury i tym bardziej Jackowi też dałem jakby pełną możliwość wypowiedzenia się tak, jak on to jakby chciał. Bardzo mi się nie spodobało określenie w pana książce, że Egipt był pogański albo coś takiego. Przepraszam, Egipt pogański przed naszą erą. Jaki pogaństwo? To była jedna z tych religii, która faktycznie wysforowała nie dość, że judaizm, to jeszcze szereg innych religii. I o żadnym pogaństwie według mnie tam nie ma żadnej sensownej mowy. Tutaj zdecydowanie uważam, że to jest nadużycie słowa. A jak by pan nazwał religię niechrześcijańską? No nazywamy pogańskimi. Religia egipska, no, kropka. Religia egipska. Nie ma sensu używania chrześcijaństwa, niechrześcijaństwa w czasach przedchrześcijańskich, bo to jest po prostu rzecz absurdalna. Przeciwstawianie chrześcijaństwa korzeniowi chrześcijaństwa jest absurdne. Tak. A Egipt jest korzeniem chrześcijaństwa. To znaczy, powiedzmy sobie, użyję dwóch argumentów. Jeżeli Herodot mówi, 5 wiek przed naszą erą, że Egipcjanie są najpobożniejszym narodem na świecie, no powiedzmy sobie, geografia Herodota jaka jest, taka jest, no to jest. Ale jeżeli w Biblii mamy coś takiego, co Państwa na pewno zaskoczy, tylko to jest problem czytania ważnego Biblii. Mianowicie, jakie jest najpiękniejsze drzewo w raju? Kto odpowie? Cisza, tak? Drzewo życia. Tak? O, Adamie, ty powinieneś to wiedzieć. Nie wiesz tego. Najpiękniejsze drzewo w raju to jest Egipt. To sobie znajdziecie w Biblii, tylko nikt tego nie cytuje. Powstaje pytanie, dlaczego? Ale gdzie tam jest nazwa własna Egiptu użyta? Tak, tak, jest.
Słuchaj, to, że pierwsze słyszę, to sobie czytaj Biblię dokładnie. To, co ja wiem, że taka jest moja wiedza przynajmniej, że w starożytnym Egipcie faktycznie była wiara w jednego Boga, ale ona była zarezerwowana dla pewnej wąskiej... Znaczy, Echnatona reforma religijna, tak. Natomiast powszechnie, tylko dokończę, tak. Natomiast powszechnie dla Egipcjan była dostępna ta wiara właśnie politeistyczna, tak? Czyli ta religia w jednego Boga była zarezerwowana dla jakiejś wąskiej grupy kapłanów. No dobrze, ja to były aspekty jednego Boga. Znaczy, się często uważa, że to był jeden Bóg, tylko w każde miasto inaczej go czciło, nazywało, podkreślało inny aspekt. Dobrze, tak. W tym przypadku niestety będę musiał zarzucić wielu państwu po prostu pogaństwo. Nie, katolik jestem. Tak, nie, pogaństwo, po prostu pogaństwo. Dlatego, że przykładacie niewłaściwe miary do kwestii teologicznych. Ja muszę tu wziąć w obronę pana... Ja jeszcze nie skończyłem. Nie skończyłem. Proszę bardzo, bo pan wygłasz jako referat. Mogę zapytać o coś? Tak, prosimy. Dziękuję bardzo. Dwie krótkie rzeczy. Ale przepraszam, ja nie skończyłem. Może pan pozwoli, że ja skończę? Pan mi przerwa. Wodzu, moderuj. Ale jakoś moderować tą dyskusję chyba, bo... Przepraszam, moderuj albo syjici, będziemy sami gadać. Bardzo poważny zarzut pogaństwa. Jeżeli się państwa nie interesuje, mogę nie mówić. Ale to niech pan profesor się usłyszuje do tego zarzutu odnośnie pana profesora Bartyzela, tak? Ale... Odnośnie tego Egiptu. A czy co, ja wpisałem profesorze Bartyzelu, że jego różne koncepcje no, z tym martynizmem mi się jakoś tak kojarzą logicznie, tak? Nie, użył pan słowa pogaństwo. No ja powiem tak, w chrześcijanie mówią, że jest chrześcijaństwo i są religie pogańskie. No. Zgadzam się. Ale to nie ma sensu w tym przypadku, jeśli chodzi o starożytne. Zupełnie nie ma sensu, bo to są czasy przedchrześcijańskie, zasadnicze. No ja wiem, no, ale o Arystotelesie też mówimy, że jest poganin. No ale w piśmie świętym jak jest przedstawione jako poganin. Jeżeli mamy bzdurnie mówić, to nie mówmy tak. No ale to jak mam o nim powiedzieć? Tak jak święty Augustyn, dla Sokratesa jest miejsce w raju. No tak, no ale to nie zmienia faktu, że Sokrates był poganinem. Bez sensu, mówię. No jak? No, ale sensu. Się... Druga sprawa. Zarzuca pan, że Bartyzel mówi dwukrotnie o niezmienności w starożytnym Egipcie. Tylko proszę zwrócić uwagę, niech pan przeczyta uważnie ten tekst jego. Bartyzel wielokrotnie mówi, że Egipcjanie coś nowego wprowadzili. I to kilka razy mówi o nowościach w konserwatyzmie egipskim. I to jest w tym przypadku istotne. Ja Jackowi zwróciłem uwagę na to, że nie zgadzam się z tym jego ujęciem, ale jak chcę, to nie sobie napiszę. To znaczy, dla mnie starożytny Egipt, istota jego religii to jest transformacjonizm, czyli dokładnie superzmienność. A dlaczego? Dlatego, że człowiek miał możliwość zmiany w jakiegoś Boga, a czasami, rzadko, i w sposób niestabilny, w jednego, jedynego Boga. No to więcej sobie nie można wyobrazić. Chociaż bym jeszcze zapytania postawił, ale nie chcę tego już kontynuować, bo tutaj niektórzy się będą denerwować. Natomiast do pogaństwa to tak na marginesie politeizmu i monoteizmu. Pan też pisze, że globalizm to w ostatnim chyba do rzeczy pan napisał, że tam jest próba zastąpienia religii. W do rzeczy? Proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. W do rzeczy? No to w sieci chyba. Nie, pan profesor chyba w sieci nie pisze. Ja znajdę i zaraz panu powiem. A może w najwyższym czasie? Może być najwyższym czasie. Tak, to możliwe, tak. W najwyższym czasie. Mianowicie, kategoria politeizmu i monoteizmu to nie jest kategoria ściśle boska, to jest kategoria teologów ludzkich. Dlatego, że jeżeli Bóg czy bogowie chcą, to mogą być albo w jednej postaci, albo w takiej ilości postaci, w jakiej chcą. To są pseudokategorie z punktu widzenia boskości. Chyba, że się w Boga czy w bogów nie wierzy. To już wtedy nie ma dyskusji. Natomiast to nie jest prawidłowa kategoria teologiczna. Okej. Okay. Dobrze. To... Ja się chciałem zapytać. Tak, bo pan tu czekał na pytanie. Tak. Tak. Ja chciałem zapytać o dwie rzeczy. Jedno, pan mówił o Geronimie, było to nazwisko. Tak. Czy on jak zaczął, że tak powiem, no tam z
stosować te jakoś tam tutaj aplikować te teorie hinduskie tutaj na ten, czy on sam, że tak powiem, nawrócił się na hinduizm, czy jakoś nie. Tak mówię, nie, on się sam nawrócił na islam. Konkretnie na sufizm, tak, wyemigrował do Egiptu, zmienił tam nazwisko na szejk tam jakiś, już nie pamiętam, nigdy by nie mogę zapamiętać, to nawet nie wiem jak wymówić, nawet jak zapamiętam, poślubił muzułmankę, córkę właściciela hotelu, w którym mieszkał, miał tam jakieś dzieci z nią i tak dalej, także on w Indiach nigdy nie był. Czyli ze mną tak. Tak, tak. On nigdy w Indiach nie był, nigdy do Indii nie pojechał. Przeszedł na islam, zresztą znacznie wcześniej, w tajemnicy. Dokonał apostazji z chrześcijaństwa, także no postać, a równocześnie pisywał do katolickich gazet, udając tradycjonalistę katolickiego, zresztą, żeby było ciekawie. No, mówię hinduistą, prawda, i tutaj, tak jak wielu, prawda, tam w latach 60, dobrze, ale druga, tak jakby wrócić do tytułu tego spotkania, czy istnieje masoneria prawicowa. Jeżeli przez prawicowość rozumiemy, no tak może hasło wolność, własność, sprawiedliwość, a nam na ogół, jak się usłyszy słowo masoneria, to się właśnie, że jakieś niejawne tu wpływy, powiązania, czy w tym sensie rzeczywiście może być masoneria prawicowa, to znaczy, że no, nie wiem, no, będzie używał swoich wpływów do tego właśnie, żeby na przykład ludzie na najwięcej własności zostawić, czy to po prostu jest sprzeczne? To znaczy, ja tutaj mówiąc o tym konserwatyzmie ich, czy też prawicowości, przede wszystkim kierowałem się tym pojęciem, że prawicowość kojarzymy z hierarchizacją, elitaryzmem i tak dalej. No, to nie jest ta prawicowość w znaczeniu na przykład korwinistycznym, powiedzmy w ten sposób, jako wolny rynek, własność, wolność i tak dalej. Jest to ta prawicowość, bym powiedział, raczej w znaczeniu przed rewolucją francuską, znaczy kojarzącą się ze światem, z rewolucją francuską, gdzie ludzie są uhierarchizowani. Tak, także to w tym znaczeniu. Dziękuję. Jeżeli jeszcze można, bo akurat może zaskoczę pana Adama Zielonskiego, ale chciałem stanąć w pańskiej obronie. O, proszę bardzo, tak. No, nie, bo ja też cenię pańską przyszłość. Nie, ja się zgadzam, ale nie, znaczy przede wszystkim nie zgadzam się z Jerzym, bo znamy się, więc nie będę udawał, że się nie znamy. Idea transformacjonizmu, nawet jeżeli ty masz rację, bo ja nie będąc egiptologiem uznaję tu twój autorytet, ale tak jak to scharakteryzowałeś, to jest chyba jednak, no może nie na antypodach, ale coś radykalnie innego niż idea jednorazowego, odgórnego z inicjatywy boskiej wcielenia, które głosi chrześcijaństwo. To jest uwaga pierwsza, więc nawet jeżeli twoja interpretacja religii staroegipskiej jest słuszna, a prawdopodobnie tak jest, bo pan Jerzy Prus jest zawodowym egiptologiem, więc coś na ten temat wie, nie z drugiej, tylko z pierwszej ręki, bo biegle czyta te hieroglify i tak dalej, ale tutaj sugerowałem, więc w tym sensie pan Adam Wieloński miał prawo tradycyjnie, znaczy na zasadzie takiej ekskluzywistycznej, że to, co jest poza ojkomeną chrześcijańską, jest pogańskie. Ja rozumiem, że z tą intencją pan użył tego określenia, więc jakby uważam, że spór jest trochę bez sensu, znaczy nie jest zbyt merytoryczny. Natomiast uwaga historyczna, może to państwa zainteresuje, a propos tego paganusa, bo ja rzeczywiście też staram się nie używać tego słowa, od kiedy się dowiedziałem, że to słowo weszło do użytku do literatury chrześcijańskiej, zarówno na wschodzie chrześcijańskim, jak i na zachodzie, mniej więcej w V wieku, od słowa paganus i znaczyło tyle, co wieśniak, ale w sensie całkowicie pejoratywnym, zbliżonym do dzisiejszego redneka, czyli prymityw ze wsi, że jeszcze tam po wsiach są jacyś. Więc w tym sensie mówić paganus o Arystotelesie, to ja sobie wypraszam rzeczywiście, bo to nie był żaden wsiok, który niczego nie rozumiał. I osobiście tutaj akurat jakby no prośba, że może pan byłby skłonny rozważyć pana Adam Wieloński, żeby nie mówić o nim pogański filozof, tylko filozof starożytny. Albo filozof wybitny. Wiadomo, że słowa nabierają znaczenie. No tak, ale akurat podejrzewam, że to, co przed chwilą powiedziałem, to nie jest niestety, a powinna być wiedza powszechna. Że taka jest etymologia i taka jest historia tego słowa. Po prostu pierwotnie była to inwektywa na użytek apologii zwyciężającego właśnie chrześcijaństwa. I w tym sensie to rzeczywiście nie należy do tego lesa nazywać Profesor Biprzycka, specjalistka od hellenizmu, chyba najlepsza, też używa tego słowa pogański w odniesieniu do Egiptu, ale tak już niestety będę musiał to skomentować, ale też niezasadne.
Okej. Okay. Znaczy ja odpowiem tak, ja nie jestem egiptologiem, tak. I zresztą jestem politologiem z wykształcenia i powiem tak, uznaję argumenty jakieś tam dotyczące, że pewne słowa gdzieś tam nie pasują, miały pierwotnie pejoratywną treść i tak dalej. No używam tych słów według takich pojęć, jak to się używa dzisiaj, bez jakichś tam, no... Ja powiem tak, czy powiedzenie, że Arystoteles to jest pogański filozof, czy to jest pejoratywne? Dla mnie to znaczy stwierdzenie faktu, że nie chrześcijanin, no.